Finałowy odcinek programu łączy nas gotowanie. Eliminacji nie transmitowaliśmy, bo były bardzo nudne i w zasadzie nikt nie chciał wziąć w nich udziału. A nie dzisiaj mamy wielki finał. Jest z nami Wojtek, który przyjechał do nas z województwa mazowieckiego. Skąd konkretnie? Warszawa, Praga, Południe. Warszawa, Praga, Południe, widać. Widać, nie da się ukryć. I jest z nami również Grzesiek, który przyjechał z województwa zachodniopomorskiego. Grzegorz Lichowiak, województwo zachodniopomorskie, Mrzeszyno, student. W wolnych chwilach kopię piłkę. Właściciel restauracji pod Pierogiem. Dobra, dziękujemy bardzo. Jeśli wygrasz, będziesz miał swoje drugie 5 minut. Czas na to, żebyśmy przedstawili głównego tutaj szefa, jurora całych zawodów. Cześć, tutaj. Już ułożyli się. Chyba nie, to będzie obiektywne. Tomasz Leśniak przyjechał do nas z województwa małopolskiego, z Krakowa. Oczywiście. Czyli miałeś bardzo? Czyli razem wychodzimy na pole. Czyli to pan jest od tych książek. Bo ja jestem z obiadu. Kadron? Nie wiem, czy od tej, czy od tamtej. To sędziaka dalej. Jedyny kucharz, który ma jedną gwiazdkę Michelin. Michelin. W Polsce. Znaczy Michelin ma tylko na kołach samochodu. Tomek, jakie dzisiaj zadanie? Dzisiaj zadanie jest bardzo proste. Będziemy robili jedno danie. Danie oczywiście z książki biało-czerwonej na talerzu. Szukałem długo, myślałem, co ta oto książka. Wiadomo, chodzi o to. Polecam. Mam punkcik. Nie tyle o książce, to nie o to chodzi. Ale szczerze zastanawiałem się długo. Myślę, że najlepszą potrawą będzie zrobienie pierogi. Jesteśmy. W Polsce gotujemy. Dokładnie. Pierogi. Pierogi, jak wiemy. Pierogi to zarówno. Wojtek bardzo lubią pierogi z truskawkami. Ale lubimy, jak ty je robisz, nie jak my je robimy. Właśnie tyle razy mówiłem, że kiedyś mi pomożecie je zrobić i właśnie w tym momencie. Czy jest jakiś limit czasowy? Kasa na rękawy. Nie, smakowy jest. Smakowy tylko. Tylko kryterium smakowe. Umówmy się, jest dosyć późno, więc chciałbym, żeby jednak... On chce iść spać. Dobra, zróbcie tam 15 minut i wszyscy będą... To ja robię jednego piroga. Także pierogi z truskawkami. Tak, pierogi z truskawkami. To jest bardzo ważne. Ale bardzo ważne, pierogów trzeba zrobić tyle. Żeby starczyło na jutro, do kolacji, dla całej reprezentacji. Jest to troszkę niesprawiedliwy challenge, ponieważ ja mam doświadczenie w robieniu pierogów i wiem dokładnie, jak zacząć, jak skończyć. Zaczynamy od tego, że opakowanie rozcinamy, pierożki wyjmujemy do garnuszka. Jak ktoś lubi posmażane, ale to nie jest z truskawkami. A mój sposób na przygotowanie pierogów to jest zadzwonienie do ciotki Danki i ciotka Danka zawsze mi je przywozi. Mąkę wysypujemy na stolnicę. Stolnica. Proszę bardzo, odnieść tą mąkę, bo już jest odważona. Robimy mały dołek i dodajemy do niej jajko. Nie ma gorąca. Na razie rozróbcie sobie ciasta w palce. Dobrze, żeby się połączyło jajko. Patrz, jak to jest? Brudnymi paluchami, nawet rąk nie myłeś. Myłem ręki. Nawet na mok, nawet nie umyłem. Najważniejsze, podczas gotowania, to jest dobra atmosfera. Kiedy jest atmosfera, to łatwiej się gotuje. Przez to nie umiem. A jak to z łatwością. Ty kocie ruchy. Kocie ruchy. Chińska metoda rozrobienia pierogów. Proszę nie próbować tego w domu. Proszę nie używać tego w domu. To jest tylko odpowiednie doświadczenie. Ja nawet jest sorry, że on ci podpowiada. Kręć to, że mu podpowiada. Nie kręć. Kręć. Dwa. Zarobimy, ja już to zarobię. Nie, spokojnie. Jeszcze ja jestem, szukuję. Wszystko robi Tomek, a ja robię sam. I zacznij. Mam nadzieję, że to jury doceni. To jest, nie ukrywam, że to jest też również pojedynek między mną a Selią. Bo ostatnio jak Selia zrobiła pierogi, to była katastrofa. Nie to jakaś francuska będzie mi uczyć, jak kryć pierogi. Pokażę jej. Proszę bardzo. Jak w życiu. Ale ja bym wierzę na to. Ale kolejny. Moje śmieszne, ale wariant, wiesz? Ale musicie po kolei, bo mamy dwa warianty. Dobrze. To tu mam taki. Można też użyć, ale ten jest taki typowo do kuchni, można powiedzieć. Ty, zmiana wałków. Nie, jeszcze ty. No ty, bo on powiedział, że ty masz lepszy i widzę, jak twój wałkuje, jak mój. Bo ty jesteś ten. Ty, no mnie tak już to wolą tego wałkowania, ja nie mogę sobie to wejść. A nie, to jest Apple. Słuchaj, na drugą stronę. Zaznacz Jurafę, Arłanów i Kraków. I La Bol. Dobra, mamy cienkie. No tak, może. Dobra, cienkie, cienkie. Jest cienkie? Tak, super. To nie jest za cienkie, bo później tego nie pokleisz, nie?
No bądź kumplem, nie dokuczaj. Można? Można? Zostaw, ja wszystko sam. Dobra, sobie sam rób. Pokażę. Dobra. Truskawa. Moje truskawek. Tak, dobrze. Tak? Tak. Podziękujcie to panu Markowi. Spróbujemy, dopiero później ocenimy. Co teraz? Teraz do wody? Co? Teraz do wody? Trzeba skleić. Jak to mówisz, truskaweczka? Co? To jest truskaweczka do środka. Ale pana wyjdzie coś mniejszego. Marek, a co ty masz? Ja robię. Ja robiłem wszystko sam. Wszystkim podpowiem. Nie. Przesadzamy do środeczka. Tu sklejamy. Ale się nie skleja. Nie wiem czemu. A zaraz skleimy. Ha! Ja zrobiłem przynajmniej jednego. Nie. To jak Mourinho chciał komuś podać rękę zanim mecz się skończył. Nie, dopiero po meczu. Ty, ile jeszcze? Już, jak wypływałem na wierzch to już. Od zagotowania powinno być 3 minuty. Na pewno? Zobacz. Tak. Teraz wziąłeś większe ciasto, bo już widać, że daj. Ty, a czemu nie ma takiego dużego? No proszę, duże to jest. Tak. Idealnie, nie ma problemu. Ja mam kopec wielkości, jak widzisz. O, i takie... Żebyś wiedział, że musi być 50% mięsa i 50% czego? Głupoty chyba. Też nie wiem za bardzo, co to jest. Jeden. Obołącz na słowa takie piosenki, 50%, a jeszcze muszę tam wierzyć, tak? A czemu tak robisz? Próbę generalną, tak odmawiam. Czyli taka prawda. Góry. Ja już zaraz, przynajmniej kleję, co, nie wygląda jak pierog? Ale teraz jesteś wrogiem, no. No dobra, tak się siak nie będę ukrywał, to jest taki porządek, że idealnie. Tych pierogów na pewno będę musiał ja robić w takim razie przez noc, a liczyłem na was. Skończyłem swoje danie. Nie ukrywam, że jestem dumny z siebie. Mam nadzieję, że... Jak oni mówią? Dają drugie, więc nie wiem czy... Szef mnie doceni, mam nadzieję. Dobra, to ja idę. To na tak? Nie, podaję. Dwa z ryzykiem. A, on trzy! Trzy. No. Ale to jest ten, profesjonalny. Ja bym miał kopnąć piłkę na 50 metrów, on na pewno nie. Dobra, idź. Bonsoir monsieur Yann, j'espère que vous allez passer un agréable moment formidable. Plus que ça. Qu'est-ce que ça? Encore mieux que ça. Encore mieux ça? J'espère bien. C'est de la bravo pour le beau français. Évidemment. Merci. On est pas là pour les gros. Bon appétit. Bonne soirée. Merci. Et en plus, accompagné par... Bonjour. Évidemment. Passez bonne soirée. J'espère que la polo est malade. Zaraz przyjdzie, nie? Albo drogie dobre. Kurde, widać tą oliwę, kurde. Smak to jedna rzecz, ale historia jest najważniejsza. Czemu nas zrobiłeś? Ja nic nie robiłem, nie dostałem swojej potrawy! Mówiłem ci. Podpuszczałeś? Mówiłem ci, że dolał mi oliwy. Trzeba zrobić przesłuchanie. Dolewałeś oliwy? Nie. Tak? A moje pierogi co mówią? Twoje pierogi nie podobają. Slają oliwa. Były to schły! Nie bo to jest, dolewałeś oliwy do ognia? Do ognia nie. Wszelkie informacje brałem z książki. Jakiej? Tomka Leśniaka. Kibicuję... Biało-czerwoni na talerzu. Biało-czerwoni na talerzu, pozdrawiam Tomka Leśniaka.
No i trochę nie ukrywam, że dodałem recepty ciotki Danki, która mi powiedziała, że trzeba mocno uciskać, kleić ładnie i no i nie coś ukrywam. Za cudo na tym talerzu, taki nieładny. Największym sekretem jest truskawa w środku. Powiedz mi, kto ci uczył takiej techniki dekorowania? Próbuj! Znaczy no. Dobra, start. Pradziadek dał. Słuchajcie, nie będę ukrywał, przeciągam to wszystko, bo muszę to spróbować. Dobra, zapraszam do tego. Próbuj! Tego wymaconego. No, tego wymaconego. Ten jest dobry. No to nie. Tego boli się tego zrobić. No nie, przysiadaj. Jak coś, to jutro tego tu jeszcze kiedyś dalej, nie? Tego! No czego wziąłeś? Ale jak za tego? Nie, ci myłem ręce, nie przysiadaj. No to ty robisz śniadanie, jak nie wstaniesz. Ktoś to musi zrobić. Lubi! To jest tak niezręczna cisza. No. Ja, czekaj, ja też próbuję, żeby nie... Połączenie tych dwóch smaków naprawdę podbiło moje podniebienie. Coś wyjątkowego. Ty, a nie za ale nic więcej. Pierogi z truskawkami to jest takie danie, które przypomina nam babcie jedzenie domowe. Kontynuuj. Dobrze. To samo zrobiłeś, co mi zepsułeś! Straciłem przez ciebie gwiazdkę! Może po prostu pan mówię, bo kompozycja już... Nie, to tym razem... Na pewno były wyśmienite i są wspaniałe, ale... No dobra. Dobra, werdykt. Wiesz, że są dobre? Ja czekam na werdykt. Dobrze, umówmy się, że ograniczymy to do tego, że ci wierzę. Ej, to jest normalny! Nie lotnął tego, Tomek! Dobra, cicho, werdykt, już jest koniec, jest po zawodach. Nie, bo nie spróbował! Sędzia zagwizdał. Słuchaj, potencjał nieznanego na pewno jest lepszy niż... Sędzia zagwizdał koniec meczu. Werdykt jest prosty. Wszystko sam robił. Nie, no sam musiałem robić, sam musiałem gotować. Pierogi wyszły jak wyszły. Trochę pognieciane. Następnym razem gotujemy co innego. Ale dobra, dzisiaj idziemy do szkoły. Kto wygrał? No, nie wygrał. Nie no, powiedz nam, kto wygrał? Ja. Bo nie spróbowałem tego. Kucharz sam powiedział, że pierogi były okropne. A gotowaliśmy. Według przepisu Tomek Leśniak, biało-czerwoni na talerzu. Także ktokolwiek kupił, proszę zgłosić się do sklepu. Zwrot pieniążków. Osobiście Tomek Leśniak. Nie. Wszystkie przepisy są naprawdę świetne. To jest naprawdę co wszyscy tutaj jedzą. Nie ukrywamy, że nie brakuje nam trochę talentu w kleju pierogów, ale jeżeli ktoś się trochę na tym zna, i pójdzie śladami przepisów, wyjdzie perfekcyjnie. Bardzo smaczne. Dobra, idziemy.